kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o kolejnych perfumach arabskich, które trafiły do mojej kolekcji. Będzie to Kair Pistachio od marki Paris Corner i zaraz wszystko opowiem Wam o tym zapachu. Od razu powiem, że jestem nim bardzo podekscytowana, bardzo mi się podoba i jeżeli ktoś oczekiwał recenzji z mojej strony na ten temat, no to dzisiaj właśnie z tą recenzją do Was przychodzę. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, bardzo proszę zostańcie ze mną. Możecie też obserwować mnie na Instagramie, jeżeli chcecie. Tam bardzo często pojawiają się zdjęcia perfum, o których jeszcze tutaj nie mówiłam. Zapraszam Was też do naszej perfumerii, mojej i mojego męża Potocka Perfumery. Wszystko będzie w opisie. Jeżeli jakichś nowych zapachów szukacie, też na Instagrama Potocka Perfumery możecie wpaść, jeżeli macie ochotę. No i zacznijmy. No i kolejny arabski zapach. Arabskie zapachy, jak wiecie, jeżeli oglądacie YouTube'a, świecą triumfy. Absolutnie są teraz na topie. Nawet widziałam ostatnio komentarz pod jednym filmikiem u innego zupełnie twórcy, że jak to nagle teraz wszyscy influencerzy, wszyscy youtuberzy chwalą arabskie zapachy, coś tu jest podejrzanego. Ja uważam, że nie ma tutaj nic podejrzanego. Zawsze wiecie, jak o czymś się dobrze mówi, to zaraz są podejrzenia, że opinia jest opłacona, że na pewno to jest, wiecie, PR i jest twórca zmuszony, żeby o tym mówić pozytywnie. Ja myślę, że absolutnie tak nie jest, no przynajmniej z mojego punktu widzenia nie. Ja nigdy nie miałam płacone za żadne opinie. Wszystko to, co tutaj do Was mówię, to jest jedynie moje doświadczenie. Jeżeli mi się coś podoba, to mi się podoba i do Was z tym przychodzę. Uważam, że zapachy arabskie naprawdę w porównaniu, w ogóle w stosunku cena do jakości, są naprawdę fenomenalne, stają się coraz lepsze. To nie są, wiecie, te czasy, kiedy mieliśmy te chamskie, takie arabskie zapachy z taką dziwną, śmierdzącą bazą, taką sztuczno-udową. Teraz arabskie zapachy mają, jak dla mnie, więcej, no troszeczkę polotu, każdy może znaleźć coś dla siebie, nie są to tylko, wiecie, kombinacje udu z różą i szafranem, tylko jest tutaj coś o wiele więcej. No i arabskie zapachy, arabskie marki też specjalizują się w tworzeniu klonów, no nie oszukujmy się. Tutaj na moim kanale pokazywałam Wam świetny klon Baby Cat na przykład od YSL, Rifakat od Paris Corner, a dzisiaj mamy kolejny klon, no właśnie od marki Paris Corner i jest to klon marki, jest to klon zapachu Yum Pistachio Gelato od marki Kaya. Oczywiście. No i ja Wam powiem, że ja o tym zapachu mówiłam Wam w tamtym roku, jeżeli chodzi o markę Kajali. I nie wypowiadałam się zbyt o tym zapachu pochlebnie. Ja go testowałam, bo ja pożyczyłam buteleczkę do testów od Andy'ego, Gourmandy Andy, tutaj na YouTubie odwiedźcie go koniecznie, pozdrawiam Cię serdecznie i też na Instagrama koniecznie do Andy'ego wpadnijcie, no bo ja jestem po prostu fanką jego sztuki, także zobaczcie, jakie on fantastyczne zdjęcia flakonów robi. Pożyczyłam buteleczkę od Andy'ego, bo on jest szczęśliwym człowiekiem i dostaje właśnie Kajali w PR-ze. Jak coś nowego wyjdzie, no to dostaje i może to ocenić. Ja wtedy sobie pożyczyłam właśnie ten zapach. Powiem Wam, że nie byłam wtedy pod wrażeniem. Oczekiwałam bardziej czegoś takiego gurmandowego, czegoś bardziej takiego substancją z ciałem. Natomiast ten zapach od Kajali wówczas był taki mydlano, rozwodniony, później mnie troszeczkę nawet po nim zemdliło, więc byłam troszeczkę taka rozczarowana, jeżeli chodzi o ten zapach, ale nie wiem, co się stało po tym, jak zwróciłam tą butelkę Andy'emu i od jakiś czas później ten zapach zaczął do mnie wracać, tak zaczęłam o nim myśleć, że ten profil zapachowy, kurczę, jednak jakoś mnie tak ciągnie i nie wiem dlaczego kompletnie, wiadomo, że gusta się zmieniają, wiadomo, im więcej wąchamy, tym bardziej właśnie nam się zmienia ta percepcja zapachów. No i ostatnio byłam u Andy'ego i powąchałam ponownie to Yum Pistachio Gelato i powiem Wam, że totalnie się zakochałam. To ten zapach jakoś tak odstał się, jest o wiele bardziej gurmandowy właśnie, o wiele więcej tonki w nim teraz czuję, takiej orzechowości, ale takiej lekkiej słodyczy też, nie jest to nic takiego oblepiającego, jest to letni gurmand. No i w ogóle ja Wam powiem, że też być może przez ten rok, nie cały chyba, bo nie pamiętam, kiedy dokładnie Yum Pistachio Gelato było wydane, no na pewno gdzieś w ubiegłym roku, przez ten rok ja nabyłam ogromną miłość do zapachów gurmand. Być może też to, że wącham coraz więcej zapachu tego typu, zdecydowanie jest to chyba obecnie moja ulubiona kategoria zapachowa.
Być może w związku z tym inaczej troszeczkę teraz postrzegam Yum Pistachio Gelato i z chęcią właśnie przytuliłam tutaj tego klona, więc może już zacznijmy o nim mówić. No ja tutaj się chciałam, wiecie, wytłumaczyć, jak to wszystko wygląda, dlaczego ten zapach jest w mojej kolekcji, bo tak jak mówiłam, ja za Yum Pistachio Gelato nie przepadałam na początku, natomiast teraz uważam, że jest to naprawdę bardzo fajny zapach. Natomiast oczywiście jak wszystko musicie przetestować sami, no bo nie każdemu na pewno ten zapach przypasuje, dla niektórych osób właśnie nadal jest on mdlący, także musicie to sobie sprawdzić. On ma faktycznie taką nutę tego żelu pod prysznic. Ja pamiętam, że chyba właśnie kiedyś był żel Dove o zapachu pistacjowym. Ja chyba ten żel miałam i nadal właśnie ten zapach, nawet który tutaj mam, Kyle Pistachio od Paris Corner, gdzieś te elementy zachowuje, co mi absolutnie teraz nie przeszkadza. Także jeżeli chodzi o Kair od Paris Corner, tak się prezentuje kartonik. No wygląda on w ten sposób, bardzo, no taki na bogato, powiem Wam, bardzo, bardzo fajnie. Ja, jeżeli mam być szczera, to nadal bardzo, bardzo preferuję butelkę od Kajali. Ona mi się bardzo podoba, to jest taki taka matowa butelka w miętowym kolorze, z białymi dodatkami, bardzo, bardzo mi się ta butelka podoba, ale nie wiem, czy jest sens wydawać tyle pieniędzy tylko dlatego, żeby mieć butelkę, bo zapach, który Wam tutaj pokażę, naprawdę mocno, mocno daje radę i jest naprawdę niebezpieczną konkurencją, jeżeli chodzi właśnie o, wiecie, ten zapach versus Kajali Yum Pistachio Gelato, więc tutaj chyba to możemy sobie podarować, bo o zapach tak naprawdę nam chodzi. No wiadomo, że te butelki Kajali są insta-friendly, są przepiękne, miniaturki też mi się bardzo podobają, ale myślę, że tutaj mamy naprawdę mocnego zawodnika. Także tak wygląda kartonik. Opalizująca zieleń, no tutaj w kolorze takim pistacjowym, miętowym, bardzo, bardzo fajnie to wygląda i w ogóle pewnie będziecie szukać po moim filmie tego zapachu, na pewno niektórym przypadnie do gustu ten opis. Powiem Wam od razu, gdzie kupiłam. Ja kupiłam ten zapach na OLX-ie od prywatnego sprzedawcy. Nie był to drogi zakup, 150 zł zapłaciłam z przesyłką do punktu odbioru DPD. Widziałam, że jeszcze ta oferta jest aktualna, więc być może ten sprzedawca ma kilka sztuk, nie wiem ile, natomiast ja ustrzeliłam swoją i jeszcze widziałam później po zakupie, że zostało, także nie wiem, czy ogłoszenia nie usunął, czy jest jeszcze coś więcej, sprawdźcie, tam do tego sprzedawcy trzeba bezpośrednio napisać, bo nie ma opcji kup teraz, natomiast on podaje Wam dane do przelewu i wszystko przyszło idealnie, nieuszkodzone, wszystko przyszło też na czas, tak jak się umawialiśmy, także ja jestem niesamowicie zadowolona. Niestety te zapachy w ogóle Paris Corner są dosyć trudne do dostania, tak samo jest z Rifacat, on też tam gdzieś krąży po Elixie, także musicie polować. Widziałam też na Allegro, że sprzedają ten Kyle Pistachio od Paris Corner. Natomiast te perfumy idą z Litwy, z tego co widziałam, bo już prawie byłam skłonna kupić, natomiast z wysyłką, bo wysyłka ponad 20 zł, z wysyłką gdzieś 200 zł kosztują, ja kupiłam ze 150, no więc oczywistym było, że wolałam tańszą opcję, także tutaj gdzie kupić, Wam powiedziałam, po prostu trzeba polować. No i tak wyglądał kartonik. Jeżeli chodzi o samą buteleczkę, no to jest to buteleczka na bogato, bardzo ładna, no bardzo arabska. Tak jak mówię, ja wolę butelkę od Kajali, ale ta też wcale nie jest najgorsza. Tak wygląda buteleczka. No tutaj ja doceniam, że korek naprawdę jest porządny, można za niego trzymać, chociaż no ja nigdy nie polecam, bo nigdy nie wiadomo, możecie nie docisnąć i tak dalej. Natomiast no tutaj wszystko jest naprawdę bardzo porządnie wykonane. Szkło jest matowe, w kolorze takim pistacjowym, także bardzo ładnie to wygląda. Szkło jest grube, jest ciężkie. Jeżeli chodzi o koreczek, no to naprawdę tutaj wszystko bardzo porządnie siedzi. Jeżeli chodzi o atomizer, no to ja tutaj się psiknę, bo ja dzisiaj ten zapach cały dzień noszę. No coś fantastycznego, ten atomizer naprawdę działa bardzo gładko. No i sam zapach. Powiem Wam, że to jest naprawdę, naprawdę rewelacja. No ja teraz uwielbiam ten zapach. No i jeżeli chodzi tutaj o nuty zapachowe, ja wyciągnęłam te nuty zapachowe z jakiejś strony, bo oczywiście no tych zapachów od Paris Corner niestety nie ma na Fragrantice. Ja bardzo szukałam też innych opinii użytkowników, w ogóle opinii użytkowników na temat tego zapachu. Jest tam kilka recenzji na YouTubie, wiadomo, ale ja sobie lubię poczytać na Fragrantice, więc no niestety nie mogłam tego zrobić, ale na jakiejś stronie były napisane nuty zapachowe, więc co my tutaj mamy?
W głowie mamy włoską bergamotkę, lody pistacjowe, orzech laskowy, słodki rum, kardamon. W sercu mamy geranium, piwonię, konwalię majową, jaśmin, malinę, brzoskwinię i gruszkę. W bazie mamy bitą śmietanę, pianki marshmallow, watę cukrową, Turkish Delight, czyli te takie lokum, to są te takie tureckie słodycze, takie galaretki, bardzo, bardzo słodkie, obsypane cukrem, pudrem, kakao, drzewo cedrowe, drzewo sandałowe i tonkę. No, składników jest całkiem dużo. W ogóle ta piramida zapachowa to jest chyba piramida dosłownie z Yum Pistachio Gelato. Opowiem Wam, że ten zapach jest fantastyczny. On, tak jak powiedziałam, nie jest ciężki. Jest troszeczkę gurmandowy, ale właśnie ma w sobie ten taki aspekt tego szamponu, ma ten aspekt tego takiego mydła jakby pistacjowego i mi w tej chwili to bardzo odpowiada, więc tak jak mówię, ja nie wiem, co się zmieniło przez rok, być może ten zapach w ogóle też jest mocniejszy, on jest troszeczkę, wiecie co, mocniejszy od tego zapachu, jaki ja zapamiętałam właśnie z testów ubiegłorocznych. Tak jak mówię, jak testowałam to pistachio gelato, to prawdopodobnie no było świeże wydanie, więc ten zapach nie zdążył się dokładnie odstać. Tamten zapach był troszeczkę bardziej rozwodniony, bardziej wychodziły te mydliny. Tutaj jeżeli chodzi o tą mydlaność, to ona faktycznie jest, ale fajnie trzymają w ryzach, bardzo duża ilość tonki. Ja tutaj naprawdę wyczuwam bardzo dużo tonki, co jak wiecie, zadowala mnie kompletnie, bo ja tonkę absolutnie, absolutnie w zapachach uwielbiam, więc to dla mnie jest idealna opcja, przepiękny. Czujemy też na początku taką no świeżość leciuteńką, taką właśnie bergamotkowość, bardzo apetyczną, zmieszaną z tymi wszystkimi słodkimi nutami. Ja myślę, że ten zapach będzie idealnie mieszał się też z cytrusowymi zapachami, z cytrusowymi gurmandami, na przykład Theodore Scalutinis Lemon Tart, być może Lira od Zerżofa. Spróbujcie sobie. Ja filmik o layeringu na pewno zrobię, tylko wiecie, zbieram sobie inspiracje, testuję i na pewno za jakiś czas się pojawi, jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, ale na pewno się pojawi. Także myślę, że z takimi właśnie słodkościami cytrusowymi też bardzo fajnie się ten zapach połączy. No i tutaj mamy watę cukrową, mamy te lokum, ale to wszystko nie jest takie bardzo ciężkie, takie wiecie, obezwładniające. Tak jak mówię, to jest idealny, taki czysty, letni gurmand, bardzo taki no pistacjowy, orzechowy, apetyczny, ale nie w taką stronę, no tak jak powiedziałam, bardzo słodką, bardzo ulepną. To jest taki czysty właśnie szampon, żel pod prysznic, pistacjowy, z czymś takim słodszym, gurmandowym, troszeczkę też migdałowym, no bo właśnie ta tonka tego migdała tutaj, ten migdałowaty zapach daje, troszeczkę kwiatów też tutaj mamy, więc to nie jest takie dosłownie typowo gurmandowe, że wąchamy i mówimy, o nie wiem, to są jakieś lody pistacjowe, takie typowe. To jest jedynie taka wariacja na ten temat, no i to bardzo do mnie przemawia, bo ja takie gurmandy totalnie uwielbiam. Także u mnie, jeżeli chodzi o ten profil zapachowy, zwrot o 180 stopni. Ja nawet powiem Wam, że w ciągu tego roku po testach Yum Pistachio Gelato nawet zaczęłam sobie myśleć, że być może kupię sobie dziesiąteczkę właśnie od Kajali, żeby sobie ten zapach przypomnieć, być może coś mi się zmieni. No natomiast jak to wiemy, inne chcieństwa wpadają i jakoś o tym zapomniałam, ale gdzieś tam ten zapach był z tyłu głowy, no i jak zaczęłam słyszeć o tym zapachu, to nagle w tamtym tygodniu sobie pomyślałam, dobra, poszukam, może ktoś będzie sprzedawał i kupię, bo naprawdę jestem zainteresowana, mam ochotę teraz na taki profil zapachowy, no i dla mnie to jest naprawdę, naprawdę strzał w dziesiątkę, więc jeżeli macie okazję kupić Kair od Paris Corner, Kair Pistachio, zdecydowanie, ja z tego co kojarzę, to Kair też ma odpowiednik tego Eden Sparkling Lychee od Kajali, też ten nowszy jeszcze wypust, on pachnie troszeczkę jak takie misie Haribo, troszeczkę jak żelki. Jeżeli kogoś to interesuje, to tylko daję znać, no ja tam tego nie testowałam. Jeżeli chodzi też o te klony, odpowiedniki Yum Pistachio Gelato, to wiem, że też Latafa Pride ma zapach Affection. Ja tu ptałam wokół tamtego zapachu, powiem Wam, ale nie znalazłam go w takiej rewelacyjnej cenie, żebym chciała kupić. Chyba około 200 zł gdzieś w internecie widziałam, więc nie zdecydowałam się. No w sumie to nie było wiele tańsze. Ale powiem Wam, że nawet ta butelka o wiele bardziej mi się podoba, no Latafa Affection, nie podobają mi się te butelki,
Ale no wiadomo, jeżeli bym znalazła w bardzo dobrej cenie, to pewnie wcześniej bym kupiła, ale kupiłam to. Jestem niesamowicie zadowolona. Jeżeli macie podobny gust perfumowy jak ja, jeżeli tak jak ja w ciągu roku coraz bardziej przekonaliście się do gurmandów, bo ja już nie mogę powiedzieć, że się przekonuję dopiero, ja już się totalnie przekonałam. Uwielbiam zapachy gurmand, no to myślę, że Cair Pistachio od Paris Corner będzie super, super. I jeżeli chodzi o trwałość, no ja ten zapach dostałam wczoraj, ale zastosowałam globalny, intensywny oprysk. Powiem Wam tak, jest to zapach nie o jakiejś nie wiadomo jakiej powalającej trwałości, zresztą Yum Pistachio Gelato też takie jest, więc tutaj nie możemy się spodziewać nie wiadomo czego, ale jest naprawdę, naprawdę dobrze. Powiem Wam, że ten zapach przetrwał na włosach od wieczora do rana, bo ja lubię sobie takie nocne testy robić przed spaniem. Spryskałam się dosyć obficie i jak obudziłam się rano, nadal czułam ten zapach na sobie, także nie będzie to coś takiego obezwładniająco intensywnego, natomiast na włosach zwłaszcza zauważyłam, że ten zapach trwa naprawdę świetnie. No tutaj mam teraz na ręku, na materiale też bardzo fajnie ten zapach trwa, także na pewno ja jeszcze tutaj w podsumowaniach miesięcznych będę wracała z tym zapachem, no bo ja na pewno będę po niego sięgała teraz, zwłaszcza w te cieplejsze dni, chociaż tak naprawdę to jest zapach idealny na cały rok. No ale dla mnie Cair Pistachio od Paris Corner to jest rewelacja, także trwa on całkiem, całkiem nie zgorzej. Nawet powiem Wam, że mojemu mężowi ten zapach się podoba, on tak do gurmandów niezbyt, także no jest to rzecz, którą zwłaszcza miłośnicy Yum Pistachio Gelato mogą się, wiecie, no, mogą się zachwycić, to nie wiem, ale mogą się zainteresować na pewno, także jeżeli traficie na ten zapach, to ja bardzo, bardzo polecam. Szkoda, że Paris Corner nie ma jakiegoś, wiecie, sklepu online, takiego bardziej dostępnego, chyba że ma, możliwe, że ma, no ale wysyłka jest z zagranicy, bardzo fajnie byłoby mieć po prostu jakąś możliwość szerszego zakupu tego zapachu, tych zapachów od Paris Corner, no ale jest jak jest, trzeba polować, jeżeli ustrzelicie to, no ja mówię, jest to naprawdę rewelacyjna rzecz, bardzo, bardzo mi się podoba ten zapach, no a jeszcze powiem Wam, że jeżeli zmieszacie go z balsamem od Giardini Toscana Bianco Latte, ten balsam u nas w sklepie możecie kupić oczywiście, rewelacja, rewelacja, to jest jak wiemy wanilia, waniliowe ciasteczko, waniliowe lody, razem z tym, no tutaj też jest pełno słodyczy, w ogóle Bianco Latte balsam świetnie nadaje się do layeringu, właśnie ze słodszymi zapachami, on nie obezwładnia, tylko podkreśla, no zwłaszcza jeżeli w zapachu mamy tonkę, wanilię, rewelacja, rewelacja, także ja dzisiaj też noszę tą kombinację i jest mi bardzo, bardzo przyjemnie, nic tutaj nie wybija się na prowadzenie, balsam Bianco Latte jeszcze bardziej podbija tą tonkowość, ten słodycz Cair Pistachio, także no ja bardzo, bardzo polecam, dobra, już może przestaniemy lecieć w kółko z tym, bardzo, bardzo polecam, bo wiecie, że polecam, bardzo, bardzo mi się podoba ten zapach, przekonałam się do tego profilu zapachowego, więc jeżeli szukacie zapachu podobnego, bardzo podobnego, no dla mnie to jest tak naprawdę 99% podobieństwa, nie wiem jak to się ma w stosunku, wiecie, tak typowo do Cair Pistachio Gelato, bo ja nie mam tego zapachu w swojej kolekcji, natomiast jak tylko psiknęłam ten zapach na siebie wczoraj, to od razu powiedziałam, że jest to coś, co znam, jest to coś, co testowałam, więc a jak to się odstało, jak to się ma do odstanych wersji Cair Yum Pistachio, tych takich świeższych, no tutaj nie porównuję tego, ale ogólnie jeżeli Wam profil zapachowy Yum Pistachio Gelato się podoba, no to nie macie nad czym się zastanawiać, bo stuprocentowo będziecie usatysfakcjonowani. Także to by było na tyle dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy Wy znacie ten wypust, czy w ogóle lubicie Yum Pistachio od Cair, czy też Wam się zmieniło może tak jak mi, bo ja teraz naprawdę bardzo, bardzo doceniam ten zapach i bardzo, bardzo chętnie noszę. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa.